Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii, drugiej partii w dogrywce meczu o Mistrzostwo Świata. Przypominam, że 30 kwietnia, czyli w momencie, gdy nagrywam ten materiał, poznamy nowego Mistrza Świata. Partia numer 2 dogrywki, tempem 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. Nepo gra białym kolorem, rozpoczął ruchem E4, Ding odpowiedział E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, A6, czyli mamy partię hiszpańską na szachownicy. I panowie już grali ze sobą ten wariant w szachach klasycznych, goniec E7. Przypominam tutaj tylko, że zamiast goniec E7, jeżeli skoczek zbije na E4, to jest ruch D4, potem gra się wieża E1 i tak dalej. W te warianty nie wchodzimy, po prostu tutaj w ten sposób sobie panowie zagrali. D3 na spokojnie po stronie tutaj Nepo, jest B5, goniec B3. D6 i posunięcie A4, oczywiście podważające tego pionka. Z drugiej strony też goniec się chowa zawsze na A2. Goniec zagrywa na D7, łącząc się razem tutaj hetman łączy się z wieżą, bo po wybiciu na B5 jest wybicie na B5. No i oczywiście tutaj po wymianie wież hetman odbija, więc się wszystko zgadza. Posunięcie H3 ze strony białych, jest roszada czarnymi, goniec na E3 i skoczek na A5. No i zobaczcie, że w ten sposób skoczek chce zbić gońca, goniec wraca na A2 i pionek zbija na A4. Można by powiedzieć, że to białe tutaj straciły pionka i czarne przechwytują inicjatywę, no bo ten goniec naprawdę dobrze tego pionka broni, ale to nie jest takie proste, dlatego że białe miałyby na pewno bardzo dobrą odpowiedź w postaci na przykład goniec D2. Jeżeli ten skoczek ucieknie, no to zawsze zagramy skoczkiem tego pionka w połączeniu z wieżą, zawsze jesteśmy w stanie odbić i właśnie na przykład po ruchu C5 białe miałyby bardzo ciekawą opcję, mianowicie wybić tego skoczka na bandzie, co się tak trochę gryzie z taką fajną grą w szachy, że goniec zbija skoczka na bandzie, ale patrząc pod kątem strategicznym, jest to dobre zagranie, dlatego że jak hetman by odbił, skoczek zagrywa na C3, na przykład hetman B4 z atakiem na pionka, to hetman D2 z obroną, no tutaj nie można zbić tego pionka, bo wjeżdża wieża i są kłopoty po stronie czarnych, no jest przegrana, a zawsze byśmy tego pionka A4 wymanewrowali, no powiedzmy wybili prędzej czy później, na przykład grając gońcem na C4, wieża A2, wieża A1 i skoczkiem byśmy go odbili, a pionek z A6 stałby się słabością na całą partię, więc to są dosyć ciekawe elementy strategiczne. Skoczek zagrał tutaj na C6, skoczek na C3, wieża B8 na pionka i skoczek wziął na A4. Zobaczcie, że białe dostały pozycję, jaką zapewne chciały, bo nie ma już takiej czystej symetrii pionów, dlatego że jest pionek A6 izolowany, jest powiedzmy słabością i też białe na pewno na to będą mocno zwracać uwagę. Ding postanowił zamieszać i gra skoczkiem na D4, tutaj też przy okazji jest atak. Goniec zagrywa na C4, bardzo ciekawe i mądre podejście, wieża ładnie broni skoczka, goniec się ustawia oczywiście optymalnie dobrze, atakując przy okazji pionka. Jest posunięcie C6, no w sumie to nie wiem po co ten ruch, ale na pewno jakieś pola w centrum są bronione. Może hetman chce spróbować grać po diagonali. Skoczek zbił na D4, jest bicie na D4 i goniec F4 ze strony białych. Tutaj goniec zagrywa na E6 z opcją wymiany. Oczywiście ta wymiana jest jak najbardziej czarnymi ok. Pionki w centrum na pewno rekompensują, więc już ten goniec z C4 by nie atakował tego pionka na A6. Dosyć ciekawa rzecz. Jednakże Nepo zagrywa wieża E1. Po tym ruchu jest posunięcie A5. Widzimy, że też z drugiej strony, jeżeli byśmy tutaj chcieli gońcem zbić na A6, to jest na przykład taki ruch jak hetman A5 i mogłoby być dosyć ciekawie, na przykład po ruchu goniec C4, skoczek E4. No tutaj taktyka działa na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tutaj czarne na pewno nie miałyby żadnych problemów. Nepo, przepraszam, Ding, miałem na myśli, jest naprawdę dobrym zawodnikiem i dobrze liczy warianty. Ja wiem, jak to brzmi, zawodnik 2800 jest dobrym zawodnikiem. Tylko tak to podkreślam, że miał to na pewno przeliczone. Jest wieża A1. To też jest takie sprytne zagranie właśnie, że nie pasywnie chcemy bronić słabości, tylko aktywnie spróbować ją jakoś sprytnie wymienić. Bardzo ciekawa kombinacja. Wieża E1, w tej sytuacji poszło A5, hetman F3. Tutaj myślę, że białe mogłyby spróbować zagrać spokojnie goniec G3, żeby nie było jakichś bezpośrednich ataków, szykować posunięcie E5, ewentualnie F4. To są też takie ciekawe ruchy.
Przyznam się szczerze, że mi się bardziej pozycja podoba białymi mimo wszystko, właśnie z uwagi na tego pionka A5. Na przykład po skoczek D7 tutaj mogłoby nastąpić B3, po wymianie gońców pionek by odbił C5, no i powiem wam szczerze, że skoczek B2 byłby tutaj zwieńczeniem chyba tej fajnej kombinacji, takiej fajnych manewrów figurowych, dlatego że skoczek świetnie by się ustawił na D3, pionki stałyby na białych polach kapitalnie, a goniec czarnopolowy, no wiadomo już, który jest lepszy, więc ta pozycja białymi uważam, że byłaby bardzo dobra, ale też nie taka najprostsza, dlatego że czarne na pewno by chciały próbować grać A4. No myślę, że tutaj ocena sytuacji ma bardzo duże znaczenie i doświadczenie w tej pozycji, której ma ogromne ding. Hetman zagrał na F3, wieża B7, nastąpiło E5, próba właśnie wymiany troszeczkę pionków w centrum. No i tutaj poszło skoczek na D5. Bicie na D6. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że czasem bicie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Po zagraniu gońcem na G3, które mógłby wykonać Nepo, czarne, powiedzmy, no nie wiem, czy miałyby za jakiś wielki wybór. Prawdopodobnie byłoby bicie i goniec by odbił z atakiem na pionka. Zobaczmy, że te pionki są lepiej ustawione niż te pionki. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie białymi się do nich dobrać. I przykładowo, po ruchu C5, żeby bronić pionka, mogłoby nastąpić C3. Taki dosyć ciekawy dalszy wariant, ale też myślę, że na tym poziomie bardzo prawdopodobny. Po wybiciu bardzo narzuca nam się oczywiście bicie pionkiem i uważam, że to by było jak najbardziej ok, ale bicie skoczkiem wymusza pewne działania w centrum i przykładowo po wieża D7 można by było wszystko tutaj do oporu powybijać i zbić na G7. Bardzo ciekawe ruchy, bo na przykład jak zbija król, to zbija wieża i po tych wybiciach białe zostają z pionkiem więcej. Myślę, że na tym poziomie mogłoby to przeważyć w wyniku partii i białe miałyby szansę wygrać. W partii poszło bicie na D6, goniec odbił, Nepo to wszystko powybijał, w ogóle poszedł bardzo szybko na ten wariant i goniec, przepraszam, hetman zagrał na E4 z opcją wybicia. Skoczek F4 zagrywa ding, hetman E5, czyli próba uproszczenia pozycji. Moi drodzy, to wszystko się zgadza, ja tu się jak najbardziej zgadzam z tym, żeby upraszczać pozycję, ale to niestety nie jest takie proste, żeby potem wygrywać te partie, dlatego że po wybiciu goniec zbija na C4 bardzo dobrze i wieża B4. Tutaj czarne przede wszystkim idą na uproszczenia, znaczy czarne są zadowolone z uproszczeń. Wieża C5 niby tutaj się wszystko jeszcze broni i zwróćmy uwagę, że ding zagrywa D3. W tej sytuacji oczywiście po ruchu B3, przepraszam, przed wieża C5 po ruchu B3 byłoby D3 i też rozbicie pionków jest gwarantowane, czarne by uprościły. Po wieża C5 nastąpiło D3 i nastąpiło wybicie. Jeżeli byłoby C3, moi drodzy, to ruch jest przegrywający. Można by było łatwo wpaść w tarapaty, dlatego że wieża A4, no i jest figura więcej. Jakby wieża zbiła na A4, to jest D2. No i po wieża A1 jest szach piękny, król F1, skoczek C1 i okazuje się, że pionek dochodzi do pola D1 bez żadnego problemu. Więc mogłoby być bardzo gorąco. Oczywiście tutaj Nepo to wszystko widział. Zbił na D3, skoczek zbił. Wieża C6, skoczek E5. No właśnie idziemy na uproszczenia. Wieża C7, skoczek zbije na C4. Pozycja jest równa, ale trzeba bardzo uważać do samego końca. I po zagraniu skoczkiem na C5 w tej sytuacji, tutaj skoczek zbił na B2, skoczek D7, wieża E8. Oczywiście takie ruchy typu wieża A8 wiązałyby się też ze zbiciem na A5, nie można odbić, bo są maty na C8, więc czarne muszą uważać, ale no na tym poziomie wiadomo, że to wszystko panowie widzą. Wieża zbiła tego pionka, skoczek D3, wieża G5. No i zobaczcie, że skoczek chce zagrać na F6 z widełkami. Tutaj oczywiście trzeba też ostrożnie pograć. No ding zagrał wieża F4, dobrze zagrał, to się trzyma. Na przykład jakbyśmy tą wieżę chcieli stąd wypędzić, no to są kłopoty w postaci szach. No i tutaj po prostu jest, gdziekolwiek król nie odejdzie, jest mat na F2, więc trzeba też uważać ze strony białych. F3, H6, wieża D5, skoczek B4. No i tutaj panowie po prostych posunięciach przeszli do łatwych uproszczeń. Jeszcze Nepo zagrał skoczek F6, ciekawe, bo po wybiciu jest wybicie, jest zepsuta struktura, ale to nic nie znaczy już w czterowieżówce, dlatego że
w tej sytuacji jest totalny remis. Tutaj panowie tylko powtórzyli ruchy i zgodzili się na remis. Moi drodzy, w dogrywce mamy 1-1, padły dwa remisy. Zobaczymy, co się będzie działo w dwóch kolejnych partiach, bo na pewno dwie kolejne partie tempem 25 minut plus 10 sekund nastąpią. No i panowie dzisiaj rozstrzygną swoje losy o tytuł Mistrza Świata. Zapraszam do kolejnych partii. Dziękuję za uwagę. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku.